Cześć, witam Was w miejscowości Jaś w Rumunii. Przylecieliśmy tutaj na trzy dni, dzisiaj jest nasz drugi dzień. Wczorajszy dzień wykorzystaliśmy na mały rekonesans, krótkie zwiedzanie, a dzisiaj zabieramy Was już za sobą na zwiedzanie miasta. Początek, kilka podstawowych informacji o miejscu, w którym jesteśmy. Jaś, chociaż ja nazwę tej miejscowości wypowiedziałbym jako Jasi, jest to miejscowość, która leży w północno-wschodniej części Rumunii. Od granicy z Mołdawią dzieli ją jedynie 25 km i to właśnie miejscowość ta pełniła funkcję stolicy Mołdawii przez 300 lat. Jaś w swojej historii również pełniła funkcję stolicy Rumunii. Było to w drugiej połowie XIX wieku, trwało to 3 lata. Szczerze Wam powiem, że nie kojarzę miejscowości, no może oprócz Berlina, która w swojej historii pełniłaby funkcję stolicy dla dwóch różnych państw. Dlatego jestem ciekawy, jak wygląda to jedno z największych oraz najbogatszych miast Rumunii. Przekonajmy się.
tuż za mną możecie zobaczyć kościół trzech hierarchów. W miejscu tym warto wspomnieć o losach Rumunii, które niejednokrotnie krzyżowały się z losami Polski. A mianowicie jeden z królów Polski wybrany na króla w 1576 roku, Stefan Batory, pochodził z terenów Siedmiogrodu, czyli rumuńskiej Transylwanii. Obecnie sąsiadami Rumunii są Węgry, Serbia, Ukraina, Bułgaria oraz Mołdawia, ale w dwudziestoleciu międzywojennym jej jednym z największych sojuszników oraz sąsiadem była właśnie Polska. Kościół, który znajduje się tuż za mną, został natomiast spalony przez wojska Jana III Sobieskiego. Father Volterecce. Jest to miejsce, które działa tutaj od 1786 roku. Jeżeli już jesteśmy przy temacie jedzenia, to tylko powiem, że kuchnia rumuńska to w głównej mierze kuchnia śródziemnomorska z mocnym oddziaływaniem kuchni tureckiej. Ja zamówiłem sobie sarmale, które są odpowiednikiem naszych gołąbków. Zawijane są jednak w liście winogron. Żegnamy już się z Jaś, a to dlatego, że jutro wracamy już do Anglii. Muszę powiedzieć szczerze, że to miasto jakoś specjalnie nas sobą nie zachwyciło, a to dlatego, że nie jest ono zbyt urokliwe. W centrum po prostu brakuje zieleni, widać też dużo już zapuszczonych, zaniedbanych budynków.
Wydaje mi się natomiast, że może to być dobra baza wypadowa do zwiedzania wschodniej części Rumunii oraz Mołdawii, dlatego tych, którzy zamierzają tutaj przyjeżdżać, w żaden sposób nie zniechęcam, a tych, którzy mają jakieś pytania, to proszę, aby umieścili je w komentarzach pod tym odcinkiem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, bo to była nasza pierwsza podróż w tym roku, ale na pewno nie ostatnia. I do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnych podróży.